Cześć, z tej strony Uja, witajcie z powrotem w Civilization Beyond Earth Sid Meier'a. Pchnąłem troszkę akcję do przodu. Najpierw wam pokażę, jak już wygląda moja nowa kolonia. Tutaj mamy jedno miasteczko, tutaj świeże linka się robi. Tutaj będziemy atakować tą nację. To będę chciał wyburzyć, a to przejąć, bo przejmowanie sprawia, że więcej ludzi choruje. Troszkę to dziwne, ale niech będzie. Tutaj mam miasto, które mi produkuje okręty. Z tą stacją handluję. Kolejne miasto, które robi okręty. Stolica. Kolejne miasteczko nowe, które się rozwija. I jeszcze z drugiej strony kolejny przyczółek. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o zbrojeniówkę, to troszkę się pozmieniało. Na początku były kanonierki. Teraz mam krążowniki. Lotniskowce nadal bez zmiany na 10 poziomie, czyli za jeden poziom będę miał pasterza owiec. Jak zwał, tak zwał, ale na pewno będzie znacznie ciekawszy. Jeśli chodzi o łaziki bojowe, to z tego badziożka przeszedłem na to, na proroka. Całkiem fajnie wygląda i nieźle naparza. Łaziki rakietowe, czyli artyleria, z tego cacka. Mieliśmy później takie coś. I teraz jeżdżę takim oto wynalazkiem. Cóż tu dalej? Norki. Mam ich dwóch. Zrobiłem takie fajne meszki. Całkiem nieźle wyglądają. Zobaczcie, tutaj można mieć, dopiero teraz patrzę, trzy wersje dla jednej nacji bodajże. No właśnie, wygląda to całkiem fajnie. Odrzutowce taktyczne z takiego badziożka, mam takie badziożko, no a potem już coś naprawdę fajnego. I przypominam, że ja idę w supremację w tej grze. O matko. Zobaczmy dalej. Paps. Tego pana mam jednego. Jest naprawdę fajnie wygląda. Jeszcze nim nawet nie walczyłem, więc będziemy sobie patrzeć wszyscy razem, jak to wygląda. Ci panowie też są nieźli. Walą na dystans. Od takich rangerów do strzelców i potem takiego cuda awansują. I na końcu zwykli żołnierze, później jest piechota morska i tu jest uczeń, a później będzie apostoł. Tak wygląda awans u mnie, tak więc jestem już dosyć zaawansowany. Zazwyczaj brakuje mi tylko jednostek tych końcowych, chociaż nie we wszystkim, flota trochę cierpi. No ale co zrobić? Jak widzicie, siły inwazyjne są przygotowane. Płynie tu jeszcze kolejne wojsko. Lotniskowce na pozycjach, ale, czy teraz atakujemy? Teraz będziemy atakować. Tak, nic tam więcej nie zostało. Oczywiście robimy wypowiedzenie wojny w ostatniej chwili. Nie będziemy tutaj dawali szansy dla przeciwnika, żeby mógł się nam odgrażać, czy wyprzedzający jakiś atak przeprowadzić. Nie jest nam to do niczego potrzebne. Okej, wychodzą nasze... świetnie są zrobione te jednostki, bardzo mi się podobają. Ale żeście się ruszyli. I nadchodzi nasz mega niszczyciel. Ale jeszcze chwila. Stateczki też niech zajmą miejsce na bombardowanie. W następnej turze robimy rzezienkę. Zobaczmy. Cóż to się będzie działo. Te specjalne jednostki, takie jak właśnie te norki. Nie daję żadnych nikomu surowców. Pogódź się z tym i spadaj. Surowce są bardzo ważne, bo za nie się właśnie produkuje takie jednostki jak ta i takie jednostki jak właśnie ta. Patrzcie na tego pana.
Naprawdę konkretny, konkretny stworek. Dobra, zadania, coś tutaj jeszcze wpadło. Zadania. Co tutaj mamy? Plus 1 do zasięgu widzenia na jednostek wojskowych, to jest niezłe. Jako, że wojsko ma dla nas znaczenie, poprosimy. Okej. Dobra. Przemieszczamy się bliżej. No i zaczynamy. Tak jest. Fate is our shield. Nie chcę nic. Rozpocząć. Ach, nawet nam się nie udało na ten. Dobra, to nieważne. Podpływamy i zaczynamy ostrzał. Widzicie, miasto ma tutaj obronę. To znaczy punkty żywotności. Jak one spadną, to standardowo jest wygrana. Co my tutaj mamy? Jeszcze tylko powystrzelamy. To jest do usuwania tej tej trującej substancji. Dobra, niech usuwają. Jeszcze tylko wrzucimy, bo pewnie nam tutaj zaczną jednostki ginąć. Sobie panowie tutaj czuwajcie. Statek handlowy, proszę bardzo, niech pływa. Chwileczkę. Ten pan też niech tutaj podpłynie. Rzucimy jeszcze. O właśnie. Niech nasza flota też tutaj powietrzna coś porobi. Miasto ledwo zipi. Myślę, że w następnej turze je przejmiemy. Co by tutaj? A plus jeden do żywności nie mają. Patrzcie, tutaj doślę nasz komputerowy przeciwnik. O, widzicie, miasto ma takiego właśnie takie ostrzałki. Dobra. Jednostka nam tutaj troszkę awansowała. Na razie na spokojnie będziemy ich, jak mamy szansę z morza atakować, to tak będziemy robić. Uzupełnienia wojska docierają. Tak się będziemy już pomału wbijać w głąb.
I miasto jest nasze. Zdobywasz miasto 127. Co chcesz z nim zrobić? Jak je przyłączymy, to przyłączenie tego miejsca zwiększy poziom chorób o 19, a mamy 19, więc masakra. Miasto marionetek też zwiększa poziom 10. Nie wiem, czemu to aż tak masakrycznie jest. No właśnie, wyburzyć miasto. Poziom chorób będzie malał. Niech maleje. Dobra. Ciśniemy dalej. Tak jak mówiłem, głównie nas interesuje ta metropolia. Więc tam będziemy przenosić. Całe nasze siły inwazyjne. Lotniskowce też już zasywają. No ale tak jak widzicie, dosyć konkretny jest zasięg. No ale na razie niech sobie na spokojnie odpoczywają. Będzie i tak musiała uderzyć. Uderzyć piechota najpierw. Ten pan. Proszę bardzo, cała naprzód. Ogólnie dosyć dobrze się uzbroiłem. Właśnie nie wiedziałem, jak tutaj komputer będzie. O, właśnie, będzie atakował. To nie był dobry ruch. Przepraszam, mam ważną informację. Słucham pana. Nowa operacja, kradniemy dalej energię. Nie udało się. No trudno. Nie wiem, czemu chcesz, żebym tutaj cokolwiek robił. Skoro to miasto niby wyburzamy, no to je wyburzajmy. O, jak widzicie, ruszyli się troszkę. Troszkę się ruszyli. Ostrzelamy tę jednostkę, ona jest tutaj bezbronna. Tak jak mówię, nie za mądry ruch. I wyślemy nasze myśliwce, żeby zajęły się tymi. Całkiem. Tutaj wyślemy tego pana, żeby ubezpieczał nasze lotniskowce. No i piechota naprzód. Wszystkich przemieszczamy w przód. Widzicie, ta piechotka to tak sobie niemrawo biega. Weźmiemy ją lepiej tutaj właśnie. Postaramy się przemieścić wodą. Zawsze to szybciej idzie. Zawracacie mi tu głowę produkcją. No dobrze, bardzo chcesz, masz sobie produkuj. 198 tu.
niepokoi was. No cóż, jak się nie uzbroiliście, to możecie być teraz zaniepokojeni. Kto wam się bronił zbroić? O, proszę, też mają samoloty. No już jeden mniej. Oho, grubo. Dzieje się, dzieje się. No ciekawe, czy to miasto szybko pęknie, czy nie. Czystą rzeźnię zrobiły nasze czołgi. Bardzo dobrze. No, tutaj jeśli chodzi o obrażenia od miasta, to byśmy dostali całkiem ostro, więc sobie na razie poczekamy. Dobra, na razie pan sobie tutaj jedzie i buduje. Tutaj niestety, jeśli chodzi o ostrzał, to może być kiepsko. Z tego względu, no, że właśnie nasze krążowniki nie będą sięgać, będziemy musieli sobie radzić bez ostrzału z wody. A szkoda. Ale następna tura już się powinno coś niecoś dziać. Jeszcze tylko przemieścimy resztę wojsk. Tutaj fajnie, że nam gra podpowiada, jak o czymś zapomnieliśmy. Zobaczcie, jeszcze mają wojska rakietowe. Widzę, że tutaj będzie się działo. Trochę to miasto, kurczę, wyposażyli w jakąś ochronę. Gniazdo opcji nas mało interesuje. Naprawdę mało. No, będziemy się pomału wyzbywać jednostek. Część trzeba będzie poświęcić, po to ich więcej zrobiłem, żeby właśnie były na poświęcenie. Thank you.
A gdzie ten nasz wielki mech? Tutaj. Dobrze, dobrze. No lies. No to teraz pewnie się pozbędziemy naszego czołgu. No może nie. Pozbyliśmy się jednego piechura i teraz pewnie drugiego. No niestety. Potępiono nas publicznie. To straszne. Już wiemy, kogo następnego będziemy atakować. Jak tak strasznie napotępiany jest. Dobra, naprzód. Teraz jeszcze z tych nowej generacji artylerii nie korzystałem. Proszę zademonstrować. O, dobrze, dobrze. Ładnie to strzela. Naprzód, naprzód. I miasto jest nasze. Przyłączymy je. Co prawda mamy teraz masakryczny poziom falów. No ale co począć? To jest chyba największy problem tutaj, z jakimś sobie trzeba poradzić. A samo miasto niczego sobie. Tutaj mają niezłe zasoby, tu zresztą też, i tu. Miasteczko jak trawala. Naprawdę konkretne. Dobra, czy jeszcze, o, jeszcze coś tutaj mają, to panowie, naprzód. Trzeba przemieścić flotę. Największy problem to uzupełnienia. Jak jest gdzieś duży ląd, to może być... Taką operację trzeba naprawdę planować z dużym wyprzedzeniem. No i najlepiej atakować okrążając przeciwnika. Ze wszystkich stron. Później, jak jesteśmy znacznie silniejsi, obcy przestają już nam imponować swoją liczebnością. Już są, powiedzmy, niegroźni. No chyba, że jesteśmy naprawdę słabo uzbrojeni, no to wtedy cóż. Tu są jacyś obcy, to ich zlikwidują ci panowie. Dobra, tą jednostkę usuniemy na razie, bo nam nie jest potrzebna. Jest jeszcze jedno miasto, nawet jakieś tutaj czołgi mają.
Wy się sobie fortyfikujcie do uleczenia. Fajna opcja właśnie, jak mamy jakiś już dobrze wyszkolony oddział i potrzebujemy go właśnie do, no, żeby znowu wrócił w pełnym składzie bojowym. Można to kliknąć, jak się wyleczą, znowu jedziemy z koksem. Co nam tutaj jest potrzebne? Tak naprawdę nic nam nie jest potrzebne. Później już są takie moce przerobowe, że właśnie jak się nie prowadzi jakiejś wojny, to nie mamy co robić, przynajmniej w moim wypadku. Dobra. Cóż my tutaj dalej mamy? Okej. Fajnie to wygląda, jak już ma się naprawdę sporo tych jednostek. No czuć respekt. Przynajmniej przeciwnik powinien czuć. Zobaczcie, już jacy są miludcy. Traktat pokojowy na 10 tur i dają nam energię. Nie, rozwalimy was do końca, moi mi. Nic wam nie pomoże. Wyleczymy naszych chłopaków i do boju. Za mało jest tutaj miejsca na całe nasze siły inwazyjne. Czasem te misyjki takie wskakują, one są całkiem fajne. Jeszcze ostatki tutaj widzę. Gaziki to niewiele zrobią dla naszych czołgów, no ale coś tutaj zdobyli. No zobaczcie, nawet nas obcy zaatakowali. Koncentrujemy się na mieście. Darmowe utrzymanie sieci. To jest dobre.
troszkę przesadziłem. Stworkowi oddamy, żeby sobie nie myślał. Żeby tu poczyścić. A, kontroler pogody. A niech tu będzie. I nowa cnotka. To jest dobre, powinno nam to dać więcej słowa. I od razu zobaczcie, jak nam ładnie skoczyło. Byśmy mogli teraz więcej produkować tych specjalnych jednostek, bo każda z nich właśnie zjada w naszym wypadku ten surowiec. No jakbyśmy chcieli mieć dużo takich jednostek, no to bez tego surowca niestety nie będziemy mieli. Mnie osobiście właśnie stać tylko na 2 razy roboty i 1 raz mega roboty. Artyleria sobie słabo tutaj radzi. Nie będzie żadnego pokoju. Co to, to nie. John Henry uśmiechnął się, patrząc na pełzacza i powiedział. Pewnie potrafisz przekopać się przez kawał ziemi, ale sprawdzimy, kto pierwszy dokopie się do nieciągłości Moho. Super, super. Dobra. I tu gadu, gadu, a trzeba już to miasto podbić. Niech robociki zrobią rzeźnię. A piechota niech bierze miasto. To boli mi chwilę. I potrzebujemy tego miasta. I tak oto, moi mili, rozbiliśmy w pył jednego przeciwnika. Tak naprawdę miałem aż za duże siły, żeby to wszystko zrobić. Ale lepiej mieć więcej niż mniej. No matko. Jakieś cuda jeszcze podkrywaliśmy przy okazji. Mam nadzieję, że walka wam się tutaj podobała. Mogliście zobaczyć już kawałek gry taki bardziej konkretny, że coś już tutaj się dzieje. Chodzą mega fajne jednostki i robią czystą rzeźnię. I cóż, myślę, że wam jeszcze na sam koniec tej racji pokażę, no jak właśnie wygląda zakończenie nią gry. Może będę jeszcze miał jeszcze lepsze jednostki, to oczywiście je również pokażę. No a tutaj, jeśli oczywiście będę robił podbój, to o tych panów wszystkich można zniewolić, podbić, zburzyć i cokolwiek się chce z nimi zrobić, jak już się wygra. Dlatego myślę, że spotkamy się znowu za jakieś 50-100 tur i będziecie mogli sobie popatrzeć, co tu się dalej w tej grze dzieje i jak się dalej gra. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej, hej.